Hej kochane, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie kolejny haul z kosmetykami koreańskimi. Jestem tak podekscytowana, dlatego że uwielbiam te kosmetyki. Jak ostatnio widziałyście, no dosyć niedawno w filmie pokazałam Wam również haul właśnie z kosmetykami koreańskimi ze strony YesStyle, jakoś tak. A dzisiaj będzie haul z kosmetykami koreańskimi z naszej dobrej polskiej Kokolity, więc dla każdej z Was będą te kosmetyki łatwo dostępne, jeśli się zdecydujecie sobie je zakupić. Trochę tego mam, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszy produkt, który tutaj znalazłam, jest to maseczka z firmy Skin79 Pore Designing Minimizing Mask. I to jest maseczka, która ma zminimalizować nam pory, oczyścić je. Oczywiście najpierw oczyścić je, potem je zminimalizować, ściągnąć nam tą skórę właśnie, żeby te pory nie były widoczne. Reguluje ona również wydzielanie sebum, złuszcza martwe komórki na skórka, więc naprawdę bardzo fajny produkt i jak wiemy, te produkty koreańskie naprawdę fajnie się sprawdzają, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgnację. Przychodzi ona nam, ta maseczka, z taką szpatułką do nakładania. I tak wygląda sam produkt. Mamy tutaj chyba 100 ml. 100 gram, tu mam napisane. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Tutaj mamy taką przykrywkę. Wow! To jest taka trochę pianka. Aż śmiesznie tak się otworzyła. Tak wygląda z bliska. Zapach ma taki fajny, odświeżający, lekko cytrynowy. Więc mam nadzieję, że fajnie będzie się sprawdzać. Tutaj wącham cały czas. Na pewno będę Wam dawać znać, jak ona się sprawdza, bądź jeśli się przestawię właśnie na używanie większości pielęgnacji koreańskiej, to na pewno nagram Wam film o pielęgnacji właśnie tymi produktami i na pewno i będą się one również pojawiać w ulubieńcach lub w bublach, nigdy nie wiadomo. Chociaż myślę, że z moim uwielbieniem ostatnim do pielęgnacji, to na pewno pokocham wiele z tych produktów. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to będą płatki pod oczy. Takie żelowe, z zawartością naturalnego roślinnego ekstraktu z łożyska. Znakomicie nawilżają i regenerują skórę. Są to płatki Primeaf Placenta, właśnie jak to łożysko, z firmy Holika. Polecałyście mi również tą firmę bardzo, więc postanowiłam właśnie z niej zamówić trochę produktów właśnie z Kokolity, bo na Kokolicie dostaniecie tą firmę, więc polecam Wam bardzo. Zobaczymy, jak odświeżą mi właśnie tą skórę pod oczami, zregenerują. Ja mam dosyć ciemne cienie pod oczami, więc mam nadzieję, że pomogą również w rozjaśnieniu. Następny produkt to będzie coś z firmy Mizon. Bulgrowth Toner, czyli po prostu tonik taki różany. On ma za zadanie chronić i tonizować skórę, zapewniać nawilżenie oraz łagodzić. Posiada delikatny, ale wyczuwalny zapach róży. Zaraz sprawdzimy. Tak wygląda buteleczka. Mamy tutaj... Nie wiem ile. Ile mililitrów, ale dosyć taka spora butelka. Tak, ma taki delikatny... Bardzo fajny, bo delikatny właśnie zapach różany. Bardzo mi się spodobał, więc na pewno będę go używać. Kolejny produkt to będzie coś do mycia twarzy. Light Cleansing Oil, znów z firmy Holika. Soda Pore Cleansing. Tak wygląda. I to jest, tak, olejek do oczyszczania skóry. Zawiera wodę bogatą w minerały i mikroelementy oraz olejek arganowy, dzięki czemu doskonale oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, toksyn oraz resztek makijażu. Straciłam oddech. Tak się prezentuje. Zaraz szybko tutaj zobaczymy, jak dam radę wycisnąć trochę. Jaka jest... dużo mi się wydostało. Ta konsystencja jest mega płynna, ale taka... Mega płynna, ale czuć, że to nie jest taki zwykły olejek, tylko taki właśnie żelowy jakby olejek. Bardzo ładnie pachnie. Przypomina mi trochę taki, jak są takie witaminy do rozpuszczania w wodzie, to jest taki podobny zapach. Następny produkt, również do mycia twarzy, to będzie pianka aloesowa. Pianka do oczyszczenia twarzy z ekstraktem z aloesu. Doskonale oczyszcza skórę twarzy oraz pielęgnuje ją. Zobaczcie, jak fajnie wygląda, jak taki liść aloesu. Naprawdę bardzo fajna, fajny taki nawet gadżet, powiedzmy, dla
fanek pielęgnacji, żeby coś takiego fajnego stało w łazience. I zaraz zobaczymy, jaki ma zapach. Nie czuję, ale spróbuję wycisnąć. W ogóle tutaj wygląda jak taki żel, a zobaczymy, czy zrobi się taka pianka. Bo to ma być pianka. Wyciska się jako żel. Ale o, zobaczcie, po rozsmarowaniu rzeczywiście robi się taka pianka. No i zapach jest ewidentnie aloesowy. Bardzo ładny zapach. Kolejny produkt, mam tutaj duży taki maseczek w płatkach, ale to pokażę wam je na końcu. Kolejny produkt to też jest maseczka, znowu z firmy Holika, Peak Collagen Jelly Mask. Jest to po prostu taka maseczka kolagenowa w formie żelowej, czyli ona ma głównie ściągać skórę i uelastyczniać ją. I już wam pokazuję, w środku mamy taką szpatułkę do nakładania. I jak podniesiemy tą, wyleciała mi tą podkładkę, to mamy taką galaretowatą formułę. Ona jest lekko płynna, więc trzeba uważać, bo ja właśnie troszeczkę zlałam. Więc trzeba uważać, to jest taka niby galaretka, ale jest taka troszeczkę płynna, więc trzeba bardzo na nią uważać. Jeśli chodzi o zapach, to jest taki delikatny, również lekko różany zapach. Bardzo mi się podoba. Fajny, bardzo delikatny zapach. Zaraz tu zbiorę z tego, co mi się wylało troszeczkę i zobaczymy, jak to jest, jeśli rozsmarujemy, jeśli chodzi o konsystencję. No taka, tudzież taka żelowa, delikatna konsystencja i chyba, jeśli chodzi o tą maseczkę, to chyba zostawiamy ją na skórze na dłużej. Nie wiem dlaczego, miałam taką karteczkę chyba od niej, w której miałam napisane po polsku, jak jej używać, ale gdzieś mi po prostu zginęła, bo to wszystko jest po koreańsku. Okej, w każdym razie kolejny produkt, który tutaj mam, na który bardzo się cieszyłam. Będzie to coś z firmy Skin79, mówię to pół po angielsku, pół po polsku. Skin79 Natural 98 Yum Yum Cleanser Lemon, czyli po prostu o zapachu cytrynowym, chciałam powiedzieć pomarańczowym, takim jamka jak do mycia twarzy, po prostu tutaj produkt do mycia twarzy. Mus o energetyzującym owocowym zapachu, działa kojąco i ściągająco, wygładza, zmiękcza i dezynfekuje. Doskonale oczyszcza skórę z makijażu, czyli może da radę to zrobić po prostu, zmywać makijaż, przy użyciu niego na pewno spróbuję. Nanieść odpowiednią ilość na suchą twarz i delikatnie masować. Zwilżyć dłonie i rozmasować pozostałość musu, czyli nakładamy na suchą twarz, to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj moczymy twarz najpierw przed użyciem tego typu produktu. Bo też mamy tam szpatułkę w środku, a sam produkt przychodzi w takim słoiczku fajnym, bardzo mi się podoba, coś takiego, co ja lubię. No i już wam pokazuję, bo w środku jest bardzo fajne, bardzo ciekawie wygląda. Zapach ma fajny, właśnie cytrynowy. Zobaczcie, wygląda jak taka gąbka trochę, bo to jest w dotyku taki naprawdę taki typowy mus. Przechodzimy do tych rzeczy w takich torebeczkach, bo tego mam sporo. No i na pierwszy rzut Pig Nose Clear Blackhead 3-Step Kit, czyli po prostu te już sławne takie, sławna taka kuracja do oczyszczenia nosa z wągrów. Tutaj mamy takie trzy kroki właśnie do wykonania tego. Jeśli chcecie zobaczyć jakiś test na żywo któregokolwiek z tych produktów lub jakiś taki łączny test, to dajcie znać, postaram się nagrać. Bardzo ciekawa rzecz, bo ja mam trochę tych wągrów, na nam się muszę przyznać i chętnie się ich pozbędę. Kolejny produkt, Golden Monkey Glamour Lip 3-Step Kit, czyli coś takiego, co ma chyba nam nawilżyć usta. Trójstopniowy produkt do ust, który zregeneruje, odświeży i nawilży twoje usta. Czyli po prostu taki regenerujący produkt do ust. Zobaczcie, jakie śmieszne z takimi małpkami. I myślę, że to będzie też takie fajnie widowiskowe, bo tu musimy nałożyć takie duże usta na swoje usta. Więc myślę, że to też fajnie będzie wyglądało. Może zrobię test tego w połączeniu z tymi, z tą kuracją na nosek. Zobaczymy. Dajcie znać, jeśli chcecie coś takiego zobaczyć. No i coś, co na pewno nagram. Zamówiłam sobie aż dwie te maseczki, bo jestem pewna, że mi się spodoba to. To jest ta maseczka, również dosyć sławna. Maseczka o nazwie Pore Bubble Cleansing Mask. Jest to maseczka w płacie, jednak z niej wydobywają się podczas uwalniania tych składników aktywnych, wydobywają się takie bąbelki, które mają nam urosnąć na twarzy.
Nie wiem, nie próbowałam nigdy czegoś takiego, ale na pewno będzie to również widowisko, więc na 100% pojawi się film właśnie z użyciem tej maseczki, bo jestem mega ciekawa, już się nie mogę doczekać, może już jutro coś takiego nagram dla Was przed pracą, bo jestem mega podekscytowana i chciałabym już wypróbować ten produkt. Aha, i jego głównym przeznaczeniem, bo ja tutaj się ekscytuję tym, jak ona będzie działać, ale jej głównym przeznaczeniem jest po prostu oczyszczenie naszych porów, więc świetnie, dla mnie świetna rzecz i więcej nad nią się tak rozejdę podczas właśnie nagrywania tego filmu z tą maseczką w roli głównej. Jest ona z firmy Skin79, jeśli jesteście zainteresowane. Kolejna maseczka również w płacie, jest to maseczka firmy Mizon. Enjoy Vital Uptime Firming Mask Make More Elastic Skin. Czyli po prostu to będzie taka maseczka, która ma sprawić, że nasza skóra będzie właśnie bardziej elastyczna, tak jak mówi nazwa. No tak, myślę, że to jest główne przeznaczenie, taka, czyli po prostu nam nawilży i tą skórę sprawi, że będzie miała więcej w sobie elastyczności. Następna maseczka, również w płacie, Baby Pet Magic Mask Sheet, również z firmy Holika, Anti-Wrinkle Pack, czyli maseczka przeciwzmarszczkowa. I to jest, nie wiem, czy to rzeczywiście tak będzie działało, ale tutaj na tych obrazkach z tyłu, które mam pokazane, to jest maseczka, która wygląda jak właśnie ten piesek mopsik, taki pomarszczony na pyszczku, a później, kiedy już trochę mamy ją na twarzy, to te zmarszczki z tego pyszczka znikają. Zobaczymy. Nagram dla Was może taką po prostu przebitkę, jak to się dzieje, albo no nie wiem, coś wymyślę, żeby Wam to pokazać, ale na Snapie Wam pokażę, bo naprawdę interesujące. I ja mam już takie delikatne zmarszczki tu na czole, co mnie trochę martwi. To są zmarszczki mimiczne, bo ja dużo tutaj twarzą ruszam. Więc mam nadzieję, że ta maseczka coś tam pomoże w tym kierunku. Następna maseczka, którą tutaj mam, jest to maseczka z firmy It's Skin. Również w płacie Pearl Glitter Essential Mask Sheet. I ta maseczka jest rozświetlająca, właśnie taka perłowa. Czyli ona ma dodać nam blasku, dodatkowo łagodzi podrażnienia i przywraca skórze naturalny rytm. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Bardzo ładne, takie delikatne opakowanie. I ostatnia maseczka, którą tutaj posiadam, z firmy, wydaje mi się, że firma to jest Muja, ale nie wiem, czy to jest też chińska. Szczerze mówiąc, nie wiem. W każdym razie firma Muja, tak wygląda. Bio Organic Treatment Mask plus Serum, czyli po prostu to jest maseczka i serum do twarzy i szyi z kawą. Maseczka kawowa, więc zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Tak, z ekstraktem kawowym. Stymuluje i pobudza skórę, daje efekt porannego odświeżenia, poprawia elastyczność i sprężystość, tonizuje, likwiduje cienie i obrzęki, zapobrzega zastojom limfy, wygładza i napina skórę. Bardzo dużo przeznaczeń, zobaczymy, czy rzeczywiście tak poprawi ten stan skóry. No i tutaj dwa ostatnie produkty. Jeden trochę pielęgnacyjny, ale już nie z koreańskiej firmy, tylko firmy Donegal. Jest to taka przyrząd do mycia twarzy. Ja używam czegoś takiego podobnego z Primarku, ale zobaczymy, jak sprawdzi się również ta gąbeczka, jak widzicie, z takimi małymi ząbkami tutaj. Może będzie fajna właśnie do mycia twarzy, bo tamtą bardzo lubię, więc myślę, że tej również będę na pewno używać. No i kolejny produkt już niezwiązany z pielęgnacją, będzie to gąbeczka z firmy Ness. Gąbka do makijażu, tak wygląda. Dajcie mi chwilę, zobaczę, czy jest mięciutka, fajna jak Beauty Blender. Jest, wydaje się, dosyć twarda, ale zobaczymy, jak to będzie po zmoczeniu. Na pewno wypróbuję w jakimś filmie, posiada taki zapach, jak na razie, takiej gumy. Ale może jak ją umyję, to znaczy na pewno się pozbędzie tego zapachu, więc na pewno przetestujemy sobie ją w filmach nadchodzących. Więc dajcie znać koniecznie, czego recenzję chcecie zobaczyć, bądź po prostu w jakichś ulubieńcach i tak dalej. No i czego chcecie zobaczyć, testy takie na żywo. I to by było na tyle. Dzięki kochane za oglądanie, dajcie kciuka do góry jak zwykle, jeśli film się podobał. I subskrybujcie mój kanał, jeśli lubicie mnie oglądać i moje filmy. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!